Wczoraj witaliśmy nowy rok, zabawy sylwestrowe, strzelanie z szampana i toasty, a dzisiaj 13 godzina, wy już gotowi do biegów. Słuchaj, no to jest już tradycja. Od kilku już ładnych lat tak witamy nowy rok. Bez względu na to, kto jak spędził poprzednią noc, nie? Czy to była zabawa do białego rana, czy to była domówka, czy to było w rodzinnym gronie spokojne witanie 2019 roku. A pogoda was nie odstrasza? Dla biegaczy nie ma złej pogody. Zaplanowany bieg, termin ustalony i bez względu na to, czy jest 20 stopni mrozu, czy jest 30 stopni ciepła, czy tak jak dzisiaj 0 stopni, deszcz, czy wiatr, trzeba biec. Rosną nam dzisiaj te dary, które żeście chyba, to był pomysł na to, że dzisiejszym wpisowym dobiegu to jest cokolwiek dla zwierzaków, tak? No głównie chodziło o karmę dla psów ze schroniska naszego bielskiego Azyl. Jest to fajne połączenie tego, żeby przy aktywności fizycznej jednocześnie robić jakieś takie charytatywne, czy dla potrzebujących osób, a tutaj dla potrzebujących piesków, przynieść po prostu coś fajnego. I fajnie, że to zaczynamy kultywować coś takiego. Dużo osób widać to przyniosło i to nie małe ilości. Łączymy przyjemne z pożytecznym. Jak najbardziej, to są potrzebujące zwierzęta, nigdy tej pomocy dość. Jak dzisiejsza trasa wygląda? Jak co roku, 2,5 km w jedną stronę ścieżką rowerową, nawrót i z powrotem prawdopodobnie pod wiatr do mety. Jak emocje po biegu? Dobrze, ogólnie pierwsze 2,5 km były fajne, bo były trochę rzeczkę z wiatrem, teraz 2,5 km pod wiatr, trochę ciężko, ale udało się zwyciężyć, to był pierwszy start w tym roku po roztrenowaniu, także cieszę się z obecnego wyniku. Dlaczego dzisiaj biegnę? Bo co roku biegnę, nie mogę zawieść kolegów. Bo co roku biegnę. Dlaczego dzisiaj biegnę? Oni biegną, to ja muszę, nie? Głupio, nie? Po prostu. I to wiesz, nikt nie chce przerwać tego dziwnego łańcucha, nie? Normalnie, gdyby jeden się wycofał, tylko nie mogę być to ja pierwszy, nie? No to wiesz, wszystko by się rozpadło, nie? Jak domino. Ale nie. Nikt pierwszy nie zrezygnuje. Tradycja. Przygotowania do ultraśledzia. Super pogoda. Ekstra jest. To tradycja. Biegnę, to trzeba zacząć jakoś ten rok. Tyle. Ciężki. Trzy maratony, jeden ultra w planach. Dlatego biegnie, bo lubię. Bieg mi daje siłę, radość. No to jest trochę nasza pasja z mężem. To znaczy ja chodzę na kijkach, już wiek 70. Uczestniczę dzisiaj w tym wydarzeniu. O, to kolejny raz. To już jest z mężem nasza pasja z uwagi na wiek. Mamy już 70, mąż już dzisiaj zaczął 75, ja 74. Już zeszliśmy do kijków, do chodzenia po płaszczyźnie, ale tempo jeszcze dosyć dobre mamy i cieszymy się, że możemy brać udział. To jest kolejne nasze rozpoczęcie roku na sportowo. Także... Ponieważ lubię biegać, to moje pasje. Nie przeszkadza. Dlaczego biegnę? Ponieważ trzeba spać wszystkie świąteczne karolki. Też dlatego, że jest zimno, trzeba się rozgrzać. Też dlatego, lubimy taką pogodę, zazwyczaj lubimy w deszcz biegać, także im bardziej ekstremalne warunki, tym lepiej. Żeby było mi cieplej dzisiaj. Dlaczego biegnę? Bo lubię. Dlaczego pan biegnie? Bo chciałbym rozpocząć aktywnie sportowo nowy rok. Super. To pierwszy bieg w tym roku? W tym roku drugi bieg, bo dzisiaj rano biegłem w innym celu trochę. No, drodzy widzowie, nie ma co. Na biegu spotykamy naszego prezydenta miasta Biała Podlaska łącznie z żoną. Panie prezydencie, przecież pan się nie wyspał po Sylwestrze. I nawet grzechem byłoby udawać, że pan redaktor nie ma racji. Ale proszę popatrzeć, ponad setka wesoło, pozytywnie usposobionych ludzi, mieszkańców Białej i przyjaciół Białej Podlaskiej, którzy od wielu lat co roku dzięki fantastycznym organizacjom Klubu Biegacza Biała Biega wspólnie witają nadchodzący rok, czyniąc tym samym sobie obietnicę, że będzie to rok aktywny, zdrowy, rok dbania o siebie, rok spotkań w najlepszej możliwej atmosferze z życzliwie, pozytywnie usposobionymi przyjaciółmi. Zazwyczaj jest pierwszy na mecie, nie podstawia nóg, popycha, ciągnie za rękę? Nie, zawsze biegniemy razem, wspieramy się na trasie.
Także i tym razem będzie tak samo. Niech bym spróbował, wolę nie ryzykować spokoju ducha na co dzień. Szczęśliwego nowego roku życzymy. Szczęśliwego nowego roku. Dzięki. Spotykamy na biegu naszego czołowego fotoreportera oczywiście, pan Andrzej. Panie Andrzeju, pana w takich imprezach nigdy nie może zabraknąć. Mówię, że pan marznie, paluszki, zimno, głowę zimno, parasolka. Tak, to jest fakt. Na wszystkich imprezach, na których mogę być, jestem. Dlaczego pan nie biega, robi pan zdjęcia? No, ktoś biega, ktoś robi zdjęcia. Ktoś nie śpi, wyspać mógł ktoś, jak powiedział Szekspir. W związku z tym, no ja, dla mnie przypadła rola robienia zdjęć. My jako obserwujący te wydarzenia i relacjonujący je, panie Andrzeju, wspólne mamy myśli. Co my myślimy o tych ludziach, którzy teraz w deszczu, w zimnie, ale chcą biegać? No zdecydowanie pozytywnie zakręceni. Podobnie jak my. Zazdrościmy. Aczkolwiek my też chyba trochę tacy jesteśmy. Liczy się miejsce. No najlepsi walczą o te miejsca, czyli rywalizują, żeby załapać się w tą trójkę nagradzaną, a reszta biegnie albo dla takiej aktywności fizycznej, albo dla towarzystwa, albo dla w ogóle, żeby... Cenia kalorii po Sylwestrze? No to też, bo 5 km to już można powiedzieć tak szybko, że tych kalorii się troszeczkę spali. Jaki będzie to rok dla biegaczy? Jaki może być to rok dla biegaczy? Słuchaj, no przede wszystkim kwestia, jakie kto ma plany. Są osoby w naszym środowisku, które zaczynają zabawę z tą aktywnością. Pokazuje się bardzo dużo nowych osób. To dla tych najważniejsze jest, żeby się nie zrazili i biegali dalej. Dużo osób ma już plany takie, że już mają zapłacone, zarejestrowani są na biegi, mają opłacone już opłaty startowe i już są nawet w planach treningowych, żeby przygotowywać się albo do debiutów maratońskich, albo do ultramaratońskich i nie tylko w Polsce, ale za granicą również. Życzymy ładnej pogody do biegania, no i osiągania wspaniałych wyników. A najbardziej to chyba życzymy tego, żebyście z tych biegów nigdy nie zrezygnowali. Dzięki za takie życzenia. Przede wszystkim biegacze potrzebują zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. I tego sobie życzmy na 2019 rok. Poprawiamy się, zdrowia życzymy. Dziękujemy za rozmowę. Dzięki bardzo.